Hinduski taniec to dla Europejczyka sprawa zagadkowa, ale kiedy uczestniczyło się w warsztatach podczas Fosy Pełnej Kultury, wszystko było bardziej zrozumiałe. W Indiach mamy mnóstwo różnych tańców. Wykonuję je podczas specjalnych imprez. Natomiast w czasie spotkań prywatnych tańczymy podobnie, jak w Polsce. Indie to również sztuka kulinarna. Potrawy z tego rejonu świata kryją w sobie wiele niespodzianek. W kuchni indyjskiej używa się bardzo dużo przypraw, nieraz takich, które występują tylko na terenie Indii. Dzięki temu potrawy są świetnie doprawione i mają wyjątkowy smak. Podczas spotkania w Miejskim Ośrodku Kultury Amfiteatr można było obejrzeć tradycyjne stroje indyjskie. Zazwyczaj w Indiach nosimy sari, to tradycyjny strój. Oczywiście stroje w Polsce różnią się od hinduskich. Nasi rozmówcy podkreślali, że w Radomiu czują się po prostu bardzo dobrze. Polacy są bardzo mili, uprzejmi. To dobre miejsce do prowadzenia biznesu, rozwijania się, po prostu do życia. W weekend kolejna podróż w radomskim amfiteatrze. Tym razem będzie to spotkanie z kulturą Skandynawii.